Cześć. W tym odcinku opowiem o hostingu na Star.Orange. Orange. Zapraszam. Hosting na Start to usługa, w której dostajesz proste i intuicyjne narzędzia, które pomogą prowadzić Twoją działalność w internecie. Skonfigurujesz domenę, skrzynki e-mail, a nawet stworzysz stronę www. Dzięki mailowi w firmowej domenie usługi i produkty, które oferujesz, będą postrzegane jako bardziej profesjonalne i godne zaufania. Taka skrzynka jest również odpowiednio chroniona. Dzięki temu Twoi odbiorcy mogą być pewni, że wiadomości są wysyłane właśnie przez Ciebie. Jeśli potrzebujesz strony firmowej, to możesz skorzystać z naszego kreatora stron www, gdzie możesz wybrać szablon dla swojej branży. Możesz też skorzystać z automatycznych instalacji WordPressa lub PrestaShop. A co z miejscem? Ile danych będziesz mieć do dyspozycji na swoje strony www i pocztę firmową? 50 lub 250 GB, w zależności od opcji, którą wykupisz. Dlaczego hosting od Orange? Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych w internecie. Twoja poczta jest zabezpieczona dwuetapową weryfikacją. Oferujemy też bezpłatne certyfikaty SSL dla stron www, a dzięki automatycznym kopiom zapasowym możesz samodzielnie przywrócić poprzednią wersję swojej strony. A teraz opowiem o cenie, bo to na pewno Cię interesuje. Otóż u nas nie musisz płacić za cały rok z góry. Zapłacisz co miesiąc stałą cenę, przez cały czas trwania umowy. Gwarantujemy też, że nie zaskoczymy Cię kilkukrotnie większą stawką w drugim roku, jak co po niektórzy dostawcy. Jak zamówisz usługę? Zrobisz to na cztery sposoby. W aplikacji Mój Orange, na stronie www, przez infolinię lub u Twojego konsultanta. Po zamówieniu usługi w ciągu 48 godzin dostaniesz maila z adresu powiadomienia maupaoffice.orange.pl. Znajdziesz w nim link i kod aktywacyjny. Skopiuj ten kod i kliknij w link. Wybierz Aktywuj usługę. Wklej kod aktywacyjny i przejdź dalej. Wpisz NIP oraz ustaw swój login i hasło do panelu administracyjnego. Wpisz też numer telefonu do odzyskiwania hasła. Na koniec kliknij Aktywuj. Gotowe. Usługa jest już aktywna. Od teraz możesz już zarządzać domeną, tworzyć adresy e-mail czy utworzyć własną stronę www. O tym, jak korzystać z tych funkcji, dowiesz się z kolejnych odcinków. A w tym to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!